Siema! Jestem Wizna i witam serdecznie w naszym odcinku z Dynglight The Following. A tu już jest misja finałowa za tymi drzwiami. Do dzieła! Za chwilę rozpocznie się scena kulminacyjna dodatku. Ta część fabuły jest dostępna wyłącznie w trybie dla jednego gracza. Po obejrzeniu zakończenia możesz wrócić do zwiedzania okolicy. W tym celu wystarczy wczytać ostatni zapisany stan gry. Czy chcesz kontynuować? Tak. Czas to zakończyć. Kolejny, to ty! Szlak, mogłem cię zabić! Tak, to ja! Możesz mnie puścić! Ej, no co jest? To byłeś ty! Ty pomogłeś bandytom Raisa! Gdzie on jest, skurwysynu? Gdzie do cholery jest lek? Co? Pogięło cię! Nie wkurwaj mnie, Kal! Gdzie on jest? Ja tu tylko mieszkam, dobra? Nie mam bladego pojęcia o żadnych bandytach! Lewie, jesteś tam? Halo, słychać mnie? A kto mówi? Co ty? No jesteś! Dobra, słuchaj! Hakan i jego ludzie gonią za matką, ale jakiś cwaniak przejął Spichlerz. Musimy go dopaść. Czekamy przy twojej chatce. Idziesz? Nie ma potrzeby! Obserwuj uważnie Balko! Czekaj! To jest kurde, strzelanie! Słuchaj! Wiem, że ostro przesadziłem, ale mnie zmusili! Kazali mi to zrobić! No grej sobie! Oddział Hakana! Dokąd idą? Powiedz! Na tamę! Kapłan powiedział, że wejście jest w tamie! Proszę! Mam się kurwa dosyć! O kurde! Braćko! Wejdź! Już! To jest wasz szef, a we mnie strzelacie? Kurwa! Co wy po cholery robicie? No i po szefie. Nie! Jesus. Znaleźć go! Oh. Chcę zobaczyć jego trupa! O kurde. No dobra, gdzie oni są? Tam jest jeden. Troszeczkę tak średnio, bo... Jak, co strzelasz? W ścianę strzelasz? Kurde, to byłby taki kiepski pomysł. O Boże, dużo ich to jest, co? Tak coś czuję. Ogólnie, nie zrobiłem wszystkich misji pobocznych, więc może, ale tylko może, pojawi się jeszcze jeden odcinek z dokończeniem pozostałych wątków w tej grze. No i proszę bardzo, szef Uncio zginął. Ty kurde dziadu oszukańcu jeden. O kurde, ile fiolek, biorę wszystko. No i frajerze jeden ty. O, więcej kto jest? Więcej? Tego już się nie spodziewałem. Chociaż powinienem, na przykład. Trochę jestem beznadziejnie ustawiony, ale może się uda cokolwiek tutaj uszczelić. Przykład tego typa. Nie, kompletnie. Gość jest zbyt odporny na pociski w głowę. Jeszcze bym miał hełm, to bym zrozumiał, ale gościu nie miał nic. Że ma twardy łeb. Jak sklep. Czy coś. Leżysz. Po prostu nawet nie patrzysz, gdzie strzelam, żeby strzelać. Do widzenia. Nie żyjesz? Nie żyjesz. No i fajnie. Ja się z tym zgadzam. W pełni. Wow. Spokojnie, gościu. Lubisz kulki w ciele? Proszę bardzo. Za darmo. Tak, gnijcie w piekle, dupki. Dokładnie tak. Spadam stąd. O nie. Co o nie? Słyszy mnie ktoś? Straciliśmy fiolki. Udało mi się uratować tylko kilka. No i idą do was ludzie Raisa. Słyszycie mnie? Crane! Chodź tutaj! Chodź szybko! Chyba jedź! Halo! Szlak! Lepiej się pośpieszę. No. Shit! Spadam. Do widzenia. Cześć. Mogę sobie zainwestować w miny, kurde, lądowe. 13 poziom. Kurde. Nieźle. Pechowo może być bardziej, niż bym się spodziewał. Jep! Dobra. Apteczka. Bo coś czuję, że to się jeszcze nie skończy. Łup! Sorry. Spadaj, Drungalu. Do widzenia. Nie mam na ciebie czasu teraz w tej chwili. To jest bardzo ważna ucieczka. Ledwo co panuje nad moim samochodem. To jest po prostu profesjonalizm pełną gębą. Cyk, kurde, tutaj driftuję nawet wtedy, kiedy nie chcę. To jest właśnie mistrzostwo i jestem DK, Drift King. Oje, a ty kurde dziadu leż. Jeszcze amunicję zebrałem. W jaki sposób? Magia. Magia to jest coś, co jest wokół mnie. Fuck it. O kurde, gość zaczął uciekać? Pierwszy raz widziałem, żeby zombie uciekał przed samochodem, ale jaja.
Wow! E no kurde, akcja, rewelacja, panie. Hehehe, spadam tędy, kurde, oszukam skrypt, a jak? Tak mogę jeździć szybko. Dobra. Trochę to brzmi dziwnie, więc może przestanę, kurde, wydawać takie dźwięki z siebie. O, jeszcze kilos? No dobra. Nie spodziewałem się, powiem szczerze, kompletnie się nie spodziewałem, że teraz ruszę fabułę, może końcówkę fabuły będę miał. Nie spodziewałem się kompletnie. Cześć, jak tam, powirujemy razem, nie? Okej, okay. Czemu mnie bijecie, kurde, dobra, już jadę z tym, Jesus. Gdybyście powiedzieć, że po prostu nie chcecie mnie na swoim terenie i spadam, nie? A nie od razu, kurde, z rękami na, kurde, biednego człowieka, który jeździ sobie po prostu łazikiem, ponieważ idzie sobie, kurde, na ryby, okej? Okay? Ryby, złowić największą rybę, czyli matkę. Trochę brzmi dziwnie, no ale mniej więcej tak. Wydaje, że dobrze jadę, bo troszeczkę zjechałem z drogi. Nie pierwszy raz, więc... Oby było dobrze. O kurde, wszystko wybucha, wszyscy umierają. I to kurde na żywo. A przynajmniej ja mam na żywo. Na YouTube jak wrzucę, to już nie będzie na żywo. I tyle. Cyk, nie? Czemu mi to tak skręca? Boże... Czemu to tak działa, to nie wiem. Może dlatego, że mam jeszcze niebieskie, kurde, części. Możliwe. Ile tu jest zombiaków, panie? Biorę wszystkie. Jak Pokemony. Ale jednak chciałem jechać na drogę. Także sorry, drzewko, ale... Zginiesz! Wow. No bo tędy jest, to jest dobra droga do przejścia? Do przejechania, czy nie? Yeah! Oh yeah, deszcz pada, tra la 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 li la la. Ja mam nową umiejętność? Oczywiście, nowy poziom kierowcy. W tej chwili... Dobra, lecę tam. Jasna cholera! Spadaj, kurde, co mi tu? To był najdziwniejszy strzał na świecie. Gościu dostał z bara. Jeszcze, kurde, jakoś strzelałem dziwnie. Jakiś gangster. O kurde, to są jacyś... Ktoś tu jest? Na górze, czy co? Ktoś tam jest strzela. Chyba, że mi się wydaje coś i nie wiem, o co chodzi. No dawaj do góry. No będę jakoś tędy wejść, nie za... O kurde, ja pierdziele, przyciągany niczym Spider-Man. Ha. To nie mogę dalej wejść? O, do góry dawaj, no pewnie, że do... Potem miałem tędy wejść? Dawaj do góry. Tutaj. Tu. Pięknie, Kyle. Jesteś świetnym ziomkiem. Dobra. Boże, jak stąd spadnę, to obsram zbroję. Wezmę sobie, kurde, moją najlepszą broń. I do góry. Nie tędy droga. Dlaczego? Boże, mam 2 minuty do końca? Czemu? Co, wlicza, kurde, bombę czy coś? A propos, ten kod, który dostałem od Attili, to jest chyba tej bombki, którą znalazłem... Atomówki, którą znalazłem, kurde, w tym... W tym całym tirze wojskowym, więc... niezły sprzęt! Hej, słyszysz nas? O? Udało się! Żyją? Jesteśmy po drugiej stronie! Co tu znaleźliśmy? Widzę wielką arenę! Arenę? Chłopaki? Chłopaki, wy żyjecie? No cóż... Kurde, miłej zabawy po drugiej stronie. Przeżyli. Na drugiej stronie są. Się wzruszyłem lekko, nie będę mówił. Znalazłem ostatnie istniejące fiolki leku. Zabrałem je ze sobą. Są nienaruszone i być może stanowią rozwiązanie, którego szukamy. Rzecz w tym, że bezlicy chyba... mają chyba jakieś kłopoty. Muszę do nich dotrzeć przed bandytami. No dobra. Dawaj! Zbliżam się coraz... Jestem coraz bliżej Dying Light 2. O kurde. O ja pierdolę. Ej, jest tu kto? Bracie! Zdecydowanie nie ma nic... Więcej śmierci. Nie mogę pozwolić, by to się powtórzyło. Nie pozwolę. Coś ty zrobiła. To ty? Gdzie są bezlice? Co się ze mną dzieje? Czemu słyszę twój głos? Dzieci Słońca, Kyle. Przed wybuchem zarazy były niczym. Ot na wpół porzucona tradycja. Zapomniane wierzenia sprzed wieków. Nie podoba mi się to. Wszędzie jest ten niebieski dym, dlatego mi wariuje w mózgu. Naćpałem się już. W sensie Kyle, ja nie.
Chociaż kto wie. Zmęczona. Noszę ten tytuł od tak dawna. Matka. Nie miał żadnego znaczenia. Do chwili, kiedy stał się aż nazbyt realny. Sądziłam, że ich szacunek brał się z tego, że byłam żoną pułkownika. Wiedliśmy dobre, spokojne życie. No i co, postanowiłaś tych wszystkich ludzi zabić? Świetny plan. Zarazy mąż próbował mnie stąd zabrać. Jednak nie mieliśmy szans przeciwko całej hordzie. Zostaliśmy pogryzieni. Mąż wykrwawił się na śmierć w moich ramionach. Dał mi papierośnicę i kazał uciekać. Nie chciał mi zrobić krzywdy. Zostałam odciągnięta przez wiernych. Przyszli po swoją matkę. No, czas się spotkać z matką, skoro ona tutaj jest. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że on nie palił. Zajrzałam do środka. Wewnątrz była mapa, klucz i notatka z liczbami. One zaprowadziły nas tutaj. Zdrowi starali się przywrócić zasilanie. Reszta wyruszyła szukać leku. Bezskutecznie. Automatyczne drzwi. Bardzo ładnie. Wszystko pod napięciem. Bardzo mi się to nie podoba. Na wszystkich zarąbała. Znaleźliśmy zamknięty pojemnik. Okazało się, że tamte liczby były kodem do zamka. Wewnątrz były dziwne fiolki. Wszyscy patrzyli na mnie. To mogło być lekarstwo, ale też mogła to być trucizna. Nie podobały mi się te apteczki. Czułam, że nadchodzi atak, że wkrótce się przemieni. Wtedy pomyślałam, jeśli to nie lekarstwo, to po co by mnie tu skierował? Kochałam go. Ufałam mu. Pamiętam tamten smak. Kwaśny, gorzki jak krew. W sumie to mogła być krew. Zniknęli. O Boże, witaj, matko. Zbudziłam się. Tam. Otoczona szczątkami ludzi, którzy mi ufali. To wszystko dzięki światłu. Ktoś w końcu przywrócił zasilanie. I światło przywróciło mi zmysły. Rozumiesz? Wyszanie oparów to jedno. Ale wypicie płynu to coś zupełnie innego. W świetle. W słońcu mój umysł należy do mnie. Przepełnia mnie miłość, której nie byłbyś w stanie pojąć. Ale w ciemności dominuje moja nowa natura. Bezmyślna, śmiercionośna. W ciemnościach z okrutną pasją rozrywałam moje dzieci na strzępy. Ale przysięgłam sobie, że zostanę matką, na jaką zasługują. A teraz... Ty się pojawiłeś, Kal. I wszystkie znaki wskazują na to, że jesteś tym, na którego czekałam. Tak głosi przepowiednia, Kal. A wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. Nie. I Bóg Słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi. Ja tylko chcę uratować swoich przyjaciół. Popatrz na mnie. Nie ma lekarstwa. Chcesz, żeby ludzkość stała się taka jak ja? Słuchaj mego głosu. Piękna przemiana, prawda? Umysły i dusze połączone telepatyczną więzią. Jakież to poetyce. Popatrz na mnie. A kiedy nadejdzie ciemność, co wtedy? Więcej śmierci? Więcej zabijania? Możesz ukryć się przed innymi, ale kto ich ukryje przed tobą? Nie, nie musimy tego pić! Same opary! To bez znaczenia. Posłuchaj. Wdychałeś już opary. Może zajmie to dłużej, ale powoli zmieniasz się już w podobnego do mnie potwora. Nie, poczekaj! Posłuchaj! Ale przygotowała plan awaryjny. Można by było oczyścić cały ten region. Pytanie tylko,
czy jesteś gotów poświęcić tysiące ludzkich istnień, w tym swoje własne. Co? Poświęcić się to jedyne wyjście? Cholera, no dobra, zmieniam się w słuch. Tak, kurde, na pewno. Brednie, nie wezmę w tym udziału. Biorę fiolki i spadam. Jesteś porąbana. To, że jesteś brzydka jak kurde ja, kiedy wstaję rano, to jeszcze mi grozisz. Targasz mą twarzą, żebym cię słuchał? Wrąbałaś tych ludzi w pień, nawet tych bezlicych. A teraz oczekujesz, że ja po prostu będę cię słuchał? Ma sobie żartujesz. Jesteś chora. Musiałaś mnie naćpać, żebym tutaj się do ciebie przytargał. Koniec. Pierdol się. Ty chyba oszalałaś. Nie będę zgrywać jakiegoś Boga Słońca, nie wezmę udziału w tej szopce. Zabieram lek i znikam może stąd. Może pojmiesz, kiedy zobaczysz to moimi oczami. Aleś zapatrzony w siebie. Ty, wcieleniem Boga Słońca. Pokażę ci, kim naprawdę nie, jesteś. Nie! Do cholery! Ty popieprzona wariatko! Może już nie jestem człowiekiem, ale przepełnia mnie miłość do ludzkości. Miłość, którą ty gardzisz. A teraz ta odrzucona miłość zamienia się w gniew. Gniew, który odciśnie na tobie piętno. Zapłacisz za wszystkich, których nie zdołałeś ocalić. Aha, zaczyna się. Nie, już wiem, dlaczego było tyle apteczek. No zapraszam, kurde. Zobaczymy, czy jesteś taka twarda, jak wyglądasz. Zapewne, kurwa, jesteś. Jestem tylko człowiekiem, a to ona jest porąbaną wersją koszmaru. Ja mam jeszcze problem z latarką i w ogóle umrę tutaj. Dobra, do dzieła. Mam latarkę? Nie mam. Niestety nadal nie jestem zachwycony twoją urodą. Nawet jak, kurde, naćpałaś mnie mocno. Kości. Mózg. Jesus. Boję się trochę. Słyszę twoje myśli, Kyle. Twój strach. Da? No dawaj. Zobaczymy, jak to będzie się bardziej bał, jak będzie miał maczetę w łębie. No, możesz wykorzystać nowy przedmiot? Cześć, frajerko, jak tam? O, bum, bum, kurde, co myślałeś, że mnie masz? Ojejku, jesteś taka słaba, kurde. O, boli? Jak spadałaś, kurde, z piekła? O, kurde. Taki potencjał. Nie pierdalaj, nie, kurde, nie. O, kurwa, dwie są? Bliźniaczki? No, wiesz, w innych okolicznościach bym... O, kurde, nawet był zainteresowany, ale nie w tej chwili. Nie w takim momencie, nie, kurde, z tobą, nara. Nie z łami. O, kurde. Dobra. Siema. O, ty kurde, nic nie widzę. No mam latarkę, nie mam latarki nawet. Czemu ja nie mam latarki? Co, jestem ślepy? Ukradam latarkę, wyciągam ją z kieszeni, kurde. Wypierdziel. O, światło. Ojejku, dostałaś. Ojeju. Przepraszam. Tak? To spróbuj mnie pokonać. Bum, bum. O kurde, pomyliły mi się przyciski. Ulala. Boże, czy ona tam spadła? Boże, frajerko jedna. Ze mną chcesz walczyć? Ze mną? Z Kylem Crane'em? Ratuję swoich przyjaciół, nieważne jak będziesz się starać mnie pokonać. Kurwa, dużych to jest. Oj, bardzo dużo. O, zarąbałem je wszystkie. Boże, jakie to jest świetne. Kurwa, rozwalę was wszystkie, pipy. No muszę uratować przyjaciół, mam w dupie, kurde, jej wymyślone pierdoły. Wierzenie w takie bzdety to jest, kurwa, droga do śmierci. Co właśnie było widać, co ona zrobiła z nimi, z tymi ludźmi wszystkimi. No, wypierdalać, myślisz, że co, nie mam siły, kurde, by walczyć? Przeszedłem taką pieprzoną drogę w całą fabułę, kurde, jedynki, cały dodatek. Co ty myślisz, że się poddam? Bo mi jakaś pieprzongara będzie mówiła, co mam robić? Co? Pytam się, kurde. Ła, lekko mnie to zabolało, okej? Okay? Chyba skok w opary to będzie błąd, bo opary są złe. O, nie będę mówił, ale się boję jak cholera tej, kurde. Ona jest koszmarem mimo wszystko. O kurwa, co to jest? Matrix? Kurde, co to są te? Agenci Smithy? Tylko wersja kobieca? Nie chcę te, kurde, nawet patrzeć, ile tam ich jest, ale dosyć sporo. Co się dzieje? Nie, nie! Szybciej!
szybciej niż sądziłam. Co się ze mną dzieje? Sam zobaczysz. Kurde. Dobra, kurde, mam jakieś moce. Mam teraz, kurde, coś, jakiś skurcz mnie złapał w dłoniach. Nie podoba mi się to. Cześć! O kurde, ale cios! O Boże! Ale jestem potężny. Ale jaja. Cześć, kurde, boom! Więcej was, kurde, by nie było. Ty chcesz, kurde, potwora? To go masz. Ty jesteś potworem? Ty się, kurde, boisz, co? Proszę bardzo. Zapraszam, kurde, wszystkie was zarąbę. Nieważne, jak bardzo byś mi zatruwała umysł, nie pokonasz, kurde, mojego ducha walki, ponieważ ratuję swoich przyjaciół. Dawaj. No Boże, jestem taki przestraszony. Co, kurde, przegrywasz i, kurde, mnie katujesz jakimiś pierdołami? Won! O kurde. Krzyczy jak te małe bobasy. To niedobrze, bardzo źle. Mogę używać apteczki? Nie mogę używać apteczki. To świetnie. Na trudnym poziomie jeszcze z nią nie walczyłem. Won. Co to za kurde pomysł, żeby darła się tak i mi zżerała HP? W jaki sposób mam ją pokonać? No i znowu, jak ja mam tutaj z nią walczyć w tej chwili, to się robi już kurde niefajne, naprawdę. Walka z nią była spokój, jak sobie ratowałem z maczetą albo z łapami. Rozpadam. No jakim cudem ja mam z nią walczyć? Zaraz umrę i będę musiał znowu wszystko robić od nowa. Może powinienem uciekać od niej po prostu tyle. No i zabiła mnie. Już bardziej chyba wolałem, kurde, quick time event. O, nareszcie, napierdalam się z nią. Och, nareszcie. To niestety, kurde, ona też mnie bije i właśnie wyrąbała mnie. Okej, dobra, zmieniło się coś. Zginąłem i jakimś cudem... Boże, ona mnie zabije, kurde, bele, ja miałem trudności, pamiętam chyba z tą walką, nie, chyba ja tego nie robiłem jeszcze. No i zabiła mnie. Ła, przestań się tak rzucać, wiem, kurde, nie płacę alimentów, ale bez przesady, kurde, skarby. Ale mi się to nie podoba, normalnie jak walka, kurde, w Eleksie, robi szarże, więc powinien zrobić unik, żeby ona sobie porobiła swoją szarżę i ją wtedy walnę w ryj. Oh yeah, kurde, jak tam? Niby nie powinno się bić kobiet, ale ty nawet nie jesteś człowiekiem, więc wiesz, jak to jest. Boom, kurde! O, zrobiłeś unik, co? Taka jesteś mądra? O, proszę bardzo. O, kurde, znowu mnie wyrąbała. Ktoś tu sobie nie radzi, kurde, chyba, co? Nic nie widzę już praktycznie. O Jezus. Nie podoba mi się to. Nie idzie to za dobrze. Ona zaczyna szareć jak ten, jak wirale. Ktoś tu nie panuje nad swoją naturą. Taka była świetna i fajna w ogóle. O Boże, jestem matką i w ogóle panuję dla swoich dzieci. Pokazujesz swoją prawdziwą twarz. No dalej, nie kontroluj się. Pokaż, jaka jesteś naprawdę. No pokaż. Wszyscy patrzą. Tak parę osób tutaj mnie ogląda. No dawaj. No. Mi się poradzić? Ojejku, o Boże, nie, tylko nie ten kurde gówniany atak, proszę, nie, tylko nie to. Musisz się drzeć, kobieta power, czy co? Gdzie ona jest? Za mną jest? O Boże, jak zginę, to pewnie kurde... Ła, dobra. Skupienie, bo zaczynam kurde... Wypierdalaj, o kurde, ła. Nie chcę tego robić od nowa. Regeneruj się, mam jakieś super umiejętności, czy nie? Jeżeli kurde ona znowu będzie miała 100 HP, to się zdenerwuje, w sensie full HP. Ona ma znowu full HP. Boże, kto robił kurde te checkpointy? To jest coś w stylu nie wkurw się graczu? To jest po prostu... Ten krzyk, który teraz ona wydaje, to jest kurde najgorsze gówno, jakie twórcy mogli wymyśleć podczas tej walki. Już po prostu cały się trzęsę, bo już nie mam siły z nią walczyć emocjonalnie. Powiedz już koniec, że mnie nie zabije. Jest! Boże, nareszcie. Nie mam siły. Ten krzyk tyle razy mnie pokonał, aż w końcu się nauczyłem ją na pamięć. To jest trucizna. Pozabijasz ich wszystkich. Damn.
To jest siła. Czemu to jest w ogóle w 30 FPS-ach? To ja nie wiem. Najpierw zabiję ciebie, suko. I uratuję moich przyjaciół. A ty zginiesz w piekle. No i prawidłowo, Kyle. Prawidłowo. Ratować przyjaciół. Tylko czemu to działa w 30 FPS-ach? Aż dziwne. Myślę, że nic się nie uszkodziło. Ale chyba raczej nie. Nie możesz niczego zmienić, Kyle. Zaraz co? Co się ze mną dzieje? Sam zobaczysz. Zabiłem cię. Ja cię, kurwa, zabiłem. To jest trucizna. To nie trucizna, to lek. Lena? Lena, wracam, mam lekarstwo. Uratujemy. Uratujemy wszystkich. Powiedz Camdenowi, że może się przestać. Że może już się przestać śpieszyć. Nie, czekaj. Powiedz, że mamy nowy trop. Lepszy od poprzednich. Gdzie ja jestem? Ej! Czas do domu! Co jest? Co tu się dzieje? Koniec. Koniec tego świetnego dodatku, który kompletnie zmienił przebieg podstawki, w sensie historii. Podstawki. Nie powiem, walka z tą matką była dosyć uciążliwa, ale wystarczyło się po prostu skupić i nauczyć i wykorzystać jakiś... po prostu nauczyć się jej ataków, to nie było jakieś skomplikowane. No ale próbowałem usilnie ją pokonać i niestety tego nie przemyślałem. Mogę kontynuować, pewnie będę mógł znowu działać dalej. Kontynuować i mnie pewnie gdzieś da jeździć do bezpiecznej strefy. Nie wiem, czy będę kończył te pozostałe misje w The Following, bo mogę jak najbardziej, co gra mówiła przed rozpoczęciem tej ostatniej sekwencji, sceny, czy jak ona tam nazwała tego, to wszystko. Ale cieszę się, że nie wybrałem bombki. Niektórzy mogą stwierdzić, że najlepszym pomysłem by było wysadzić to wszystko w cholerę i tyle. Tylko że trzeba pamiętać, że tu jest jakiś ziomek, który sobie wpali fajkę. Tutaj jest jakiś Jazir, albo i jest, który sobie siedzi i ogólnie czyta sobie gazetę. Tutaj gdzieś są też dzieci, które sobie biegają i skaczą w kałuży. I czy to był na pewno byłby dobry pomysł? Proszę bardzo, dziecko huśtające się. Czy naprawdę byłoby świetnie, gdyby nagle coś tam rąbło i po prostu ona by zginęła? Bo może jest fakt, że nikt tutaj nie przetrwa. Ale przynajmniej nie ja o tym decyduję. Jestem Kyle Crane, a to jest moja historia. Ale taka prawda. Teraz można powiedzieć, o, wysadźmy to wszystko i koniec. To jest głupie. Decyduje, jedna osoba ma zdecydować o życiu innych, niewinnych ludzi. To jest kiepski pomysł. I wracając do tematu tego, czy będę na przykład ogrywał resztę misji i czy na przykład rozpocznę dodatek Hellraid, czy tam jak się to nazywa ten dodatek. Nie wiem. Myślę o tym, ale nie mam pojęcia. Ta gra już, ten dodatek już jest zakończony, jeżeli chodzi o fabułę, co widać chyba nawet tutaj w górnym prawym rogu. I to tyle. Grało mi się cudownie w tą grę, mimo że były momenty, gdzie po prostu miałem nerwówkę. Ale no, mimo wszystko, nie potrafię nie lubić tej gry, ja ją po prostu uwielbiam.
To jest, kurde, gra, jedna z moich ulubionych gier, w które grałem i które kocham naprawdę jako gracz. I bawiłem się świetnie. Także to tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach, albo z reszty dodatków, które tutaj są. Zrobiłbym może jeden odcinek z tego. Chociaż nie wiem, czy w ogóle będę to robił. Czy w ogóle będę przechodził też Hellraid. Czy po prostu przeskoczę od razu do właśnie The Dying Light'a 2. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli się pojawi Dying Light 2, no to tak naprawdę już tutaj sobie przypomniałem historię z podstawki i z The Followinga, więc nie pozostaje mi z innego jak po prostu ruszyć dalej. Bo Hellraid ogólnie mnie nie interesuje, chociaż mógłbym, kurde, zagrać tak z ciekawości. Ale jakbym zagrał w Hellraid, to wtedy odpuszczam sobie automatycznie te misje tutaj poboczne, bo Hellraid się dzieje w slumsach, a mi się naprawdę nie chce za bardzo potem skakać po tych wszystkich save'ach, mimo że to nie jest jakieś trudne, po prostu wystarczy wcisnąć graj na The Followingu, nie? Bo to jest łatwe do przejścia, można biegać sobie z brońmi, z kuszą po slumsach, bez żadnego problemu, oczywiście z tą kuszą z dodatku tego, nie ma to żadnego problemu, ale okej, tak czy siak, to tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych, nie wiem co jeszcze wymyślę, ale możliwe, że następny będzie już z Dying Light'a 2. Nie wiem, czy jutro, a może pojutrze. Także to tyle. Dzięki. Cześć.